Wiecie co? W naturze ludzkiej mamy coś takiego, co się nazywa stereotypy. Otóż zakładamy, że dany człowiek coś robi, bądź po prostu zachowuje się w dany sposób w związku z tym, skąd pochodzi, bądź w jakiej aktualnie jest pracy. No i jeżeli chodzi o audio, to oczywiście także mamy coś takiego jak stereotyp. Otóż ten stereotyp wywodzi się z tego, że jeżeli chcemy wejść w audiofilię, to musimy wydać horrendalne pieniądze. Musimy przynajmniej sprzedać ze 4 nerki, wytłumić całe nasze pomieszczenie, kupić specjalne głośniki za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a potem tylko zbierać pieniądze na kable po kilka tysięcy złotych wartości, które nie zrobią żadnej różnicy. Ale czy tak musi być? Czy musimy wydawać tyle pieniędzy, żeby właśnie wejść w posiadanie urządzenia, które będzie nam dawało dobry dźwięk, z którego będziemy naprawdę zadowoleni? Otóż nie. I przekonała mnie do tego ta para. Tak więc dzisiaj przedstawię Wam parę, która nazywa się Koss KSC75. Zacznijmy może ten odcinek od takiego stwierdzenia. Zazwyczaj kupujemy jakąś rzecz, która wydaje się nam tania i bardzo użyteczna, ale potem im częściej jej używamy, tym zaczynamy zauważać jej braki i chcemy wydać więcej pieniędzy na nowszy model bądź nowy typ. Tak jest w przypadku audio, tak jest w przypadku komputerów, tak jest w przypadku fotografii, wiecie o co chodzi. I wtedy kreują nam się już pewne właśnie wymagania, które ma posiadać właśnie ten nowy model danego przedmiotu. I jeżeli wydajemy więcej pieniędzy, mamy w związku z tym także pewne oczekiwania. No i jeżeli chodzi o moją sytuację, to jak pamiętacie, zakupiłem na początku super luksy, a potem już przeszedłem bardzo daleko w cenie do V-Moda M-100 Crossfade, które mnie kosztowały, no łącznie z tymi problemami, ponad 1300 zł. Koss KSC75 kosztują 80 zł. I szczerze powiedziawszy, w całej mojej karierze audiofilskiej, kiedy przesłuchiwałem wszystkie pary słuchawek, jakie miałem do dyspozycji, żadna, po prostu żadna nie wywołała we mnie takiego zdziwienia, jak właśnie Kossy KSC75. Ale od początku. Otóż poszukiwałem tanią parę słuchawek, którą mógłbym sobie normalnie zakładać w łóżku, kiedy oglądam filmy na laptopie, ponieważ jak zapewne wiecie, słuchawki wokół uszne do łóżka to jest tak trochę średnio, bo się potem odciśniecie na poduszce i to troszeczkę uwiera w uszy. Dlatego właśnie szukałem takiego systemu, bo nie wiem czy wiecie, ale ja kompletnie nienawidzę słuchawek dokanałowych, ponieważ w żadnym wypadku nie mogę z nimi złapać tak zwanego seala, czyli nie są one nigdy dla mnie wygodne i mi wypadają. Dlatego też wolę tego typu system. No i także szukałem czegoś właśnie na bieżnie, co mógłbym spokojnie upocić i nie martwiłbym się tym, że je po prostu upociłem czy je zniszczyłem, ponieważ kosztują tak mało. Ostateczny wybór padł na Kossy KSC75. To jest wersja X, ponieważ jest to wersja właśnie Massdropowa, czyli ona przyszła z Ameryki, nie została złapana przez celników, co jest jak najbardziej spoko, a zostały mi one zafundowane przez kolegę, ponieważ bardzo krótka historia, otóż kiedyś tam na streamie zobaczyłem sobie tę parę, że jest na Massdropie i się w sumie kończy drop, dlatego też powiedziałem, ej, robimy niepisanego donate'a, 17 dolarów proszę mi dać, bo chcę sobie kupić słuchawki. Czekałem 2 minuty, dostałem 17 dolarów. Jeżeli chodzi o różnicę między wersją normalną a wersją X, otóż wersja X jest ciemnogranatowa, posiada kabel, który ma na sobie pilot, no i ten kabel jest zakończony wtykiem 45 stopni mini jack. Ale od razu mówię, nie polecam tego kabla. Jest on o wiele cieńszy niż mój normalny, standardowy makaron w rosole, przez co daje mu żywotność jakiś miesiąc w moim przypadku i plącze się on nieubłaganie, dlatego też nie, po prostu kupcie normalną wersję. Normalna wersja biała posiada trochę lepszy kabel, więc jak najbardziej tutaj będzie spoko. Ja tylko czekam, aż ten kabel po prostu się porwie, dzięki czemu będę mógł go kompletnie uciąć, zrobić tutaj gniazda MMCX albo dwupinowe, które możecie na przykład spotkać w dokanałówkach i zastąpić ten kabel kablem Bluetooth, dzięki czemu będę miał KSC75 Wireless. Koss, zrobiliście Porta Pro Wireless, proszę. Zróbcie KSC75 Wireless, to będzie tak po prostu świetne, nawet zapłacę te 300, ale zróbcie KSC75 Wireless, to jest najlepszy pomysł, jaki po prostu mi teraz aktualnie wpadł, ponieważ to będzie dobre. Jeżeli chodzi o sam komfort noszenia, otóż tutaj sprawa jest bardzo kontrowersyjna. O co chodzi? Ponieważ W związku z tym ramieniem, to ramię jest gumowe i można je normalnie odchylać, można je wyginać. Można je wyginać do własnego kształtu ucha i spokojnie ono nie pęknie, możecie je bardzo mocno wygiąć i kiedy wyginiecie je pod kształt swojego ucha, będą one dla Was naprawdę wygodne. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Otóż mnie bardzo bolało właśnie to miejsce, kiedy zakładałem właśnie słuchawki, ponieważ zakładałem je od góry, czyli w ten sposób. I tak, przynajmniej ja nie powinienem robić w przypadku swoich uszu, ponieważ wtedy to miejsce, które tam zaciągnąłem, mnie boli. Co wystarczy zrobić? Trzeba je założyć od boku. I kiedy je założymy od boku, wtedy osiada na naszej małżowinie właśnie słuchawka. Dlatego też od tej pory nie muszę w ogóle ściągać słuchawek właśnie po 20-30 minutach, ponieważ mogę je tak naprawdę trzymać kilka godzin i po pewnym czasie już w ogóle ich nie czujecie, co też jest tak naprawdę spoko, ponieważ dostajecie takie uczucie, jakbyście tylko dodawali muzykę właśnie do swojego otoczenia. Słyszałem też kilka opinii, że te słuchawki podobno nie nadają się dla osób, które noszą okulary, ale szczerze powiedziawszy, ja też posiadam okulary, są to zerówki z antyrefleksami, które noszę po prostu do komputera. I szczerze, kiedy je noszę, to wydaje mi się, że one praktycznie w ogóle nie kolidują z tymi słuchawkami, tak jakby się w ogóle nie dotykały, co zresztą możecie teraz zobaczyć na materiale, tak więc nie wiem, jakie trzeba mieć uszy, żeby po prostu ta kombinacja daną osobę bolała. No i mamy jeszcze te piankowe pady, które opatulają nasze ucho i słyszałem bardzo dużo opinii, że właśnie one niszczą się po około roku i trzeba je potem wymieniać, ale spokojnie, zapamiętam jak tam dwie pary właśnie, 20 zł trzeba dać i spokojnie są one wymienialne, są one dostępne w Polsce, więc tutaj żadnego problemu nie ma. No i przejdźmy teraz ostatecznie do dźwięku. Jak KSC75 gra? Otóż jak zapewne już zauważyliście, jest to konstrukcja kompletnie otwarta, czyli nie posiadając słuchawki żadnej izolacji. Jeżeli macie je założone bądź też zdjęte, nie ma żadnej różnicy po prostu, jeżeli chodzi o Wasze otoczenie. W związku z tym są one bardzo niepraktyczne, jeżeli chodzi o miejsca publiczne, ponieważ jeżeli chcemy właśnie kontrolować otoczenie względem naszych słuchawek, to musimy podbijać głośność, co już może trochę zrobić nam dystorsji właśnie na górze, a dodatkowo bardzo przepuszczają właśnie dźwięk te słuchawki, dlatego też wszystkie osoby wokół będą po prostu słyszeć, co macie aktualnie grane. Ale jest też tego bardzo duży pozytyw. Otóż scena w tych słuchawkach jest po prostu niewyobrażalnie wielka. I to po prostu jest ona tak wielka, że nie jestem w stanie jej po prostu opisać. Jeżeli będziemy słuchać jakiejś muzyki instrumentalnej, gdzie po prostu są gdzieś odseparowane właśnie różne instrumenty, to będziemy słyszeć je jak w pewnym rodzaju po prostu specjalnym pokoju, pewnym audytorium, w którym właśnie odbywa się nasz mini koncert. To jest takiej wielkości scena, której nigdy nie doświadczyłem w żadnych innych słuchawkach, dlatego jestem w stanie to po prostu, przy mojej opinii, porównać to do siedzenia przy głośnikach w stosunkowo dużym pomieszczeniu. I z racji właśnie też konstrukcji tych słuchawek, czyli właśnie to, że po kilku minutach już właśnie przestajecie kompletnie je czuć, to jeszcze bardziej potęguje właśnie efekt, jakbyśmy siedzieli normalnie przed zestawem głośników, co jest naprawdę spoko. Aktualnie mam puszczony soundtrack z Undertale'a w wersji orkiestrowo-metalowej i mogę normalnie z Wami rozmawiać, ponieważ nie mam żadnej różnicy, jeżeli chodzi o otoczenie, to jest naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o dół, otóż można powiedzieć, że bas tutaj nie ma aż tak dużo, a przynajmniej nie jest tak dużo jak właśnie w przypadku Kossów Porta Pro, więc tutaj dla basolubów będzie tutaj troszeczkę ciężko, albo może to właśnie będzie dobra odskocznia w przypadku Waszych aktualnych zamkniętych słuchawek, które są typowo basowe. Góra jest po prostu fajna, jest naprawdę fajna, jest subtelna, po prostu wokale są troszeczkę oddalone. To trzeba właśnie też powiedzieć, że w związku z tą sceną nie są one tak intymne jak w przypadku na przykład innych słuchawek, na przykład mojej V-Modki, dlatego zawsze czujemy, że ten wokalista siedzi gdzieś niedaleko nas, aniżeli właśnie dokładnie naszej głowie, co jednym może się spodobać, a drugim może się właśnie spodobać trochę mniej. Podsumowując to brzmienie, wydaje mi się, że najbardziej są tutaj właśnie faworyzowane średnie tony, ponieważ właśnie góra jest bardzo subtelna, a dołu nie ma aż tak dużo, więc jeżeli po prostu mamy jakichś wokalistów czy normalne instrumenty, to jak najbardziej będziemy je tutaj słyszeć jak najlepiej i takie brzmienie szczerze mi się naprawdę podoba. Tak więc ostatecznie podsumowując te słuchawki. Jeżeli posiadacie jakąś parę słuchawek i potrzebujecie jakiejś zmiany, która Was nawet nie podrapie po nerce, to polecam Koss KSC75. Jeżeli nienawidzicie dokanałówek, ale także nie lubicie specjalnie słuchawek wokół usznych, chcielibyście coś, co jest naprawdę wygodne, kupcie Koss KSC75. Jeżeli głównie słuchacie muzyki w miejscu publicznym i potrzebujecie izolacji od swojego otoczenia i nie chcecie, żeby ktoś inny słuchał waszej muzyki, nie kupujcie Koss KSC75, ponieważ one do tego się nie nadają. I to tyle, jeżeli chodzi o te słuchawki. Jeżeli wam się materiał spodobał, zostawcie lajka, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Aktualnie w moich słuchawkach leci mi Undertale, Megalovania i nie mam żadnego problemu, żeby po prostu zakończyć ten odcinek łącznie z tym świetnym motywem metalowym. Zapraszam także na mojego Instagrama bitwolf.alpha, gdzie możecie zobaczyć moje kreacje fotograficzne, a także będę starał się zreaktywować właśnie Instastory. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie! Jakie to świetne, Jezus. Pa 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 ra 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 ta 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 ra ra ra.